Dzień dobry, witam wszystkich. Miło mi spotkać się z Państwem na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Wojciech Syjut i Waseko. Zajmuję się rozwojem projektu MMedica, oprogramowania, którego większość z Państwa używa na co dzień w pracy. Cieszę się, że zarówno samo wydarzenie, jak i tematyka wydarzenia okazały się dla Państwa na tyle atrakcyjne, że zdecydowali się Państwo poświęcić swój czas na nasze wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że każdy z Państwa wykorzysta tą okazję do zdobycia praktycznych i przydatnych dla siebie informacji. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest opiece koordynowanej, tematowi, o który Państwo często pytacie zarówno w mailach, jak i podczas bezpośrednich rozmów, czy też w organizowanych ankietach. Tematowi, który na tą chwilę staje się coraz lepiej zdefiniowany, a w którym mimo to nadal funkcjonuje wiele mitów. Mitów, które mam nadzieję uda się dzisiaj obalić, a dodatkowo przedstawić prostą i praktyczną ścieżkę realizacji, wdrożenia i prowadzenia systemu opieki koordynowanej. Począwszy od określenia, czym jest, dla kogo, jak ją wykorzystać, kto na niej skorzysta, z czym się wiąże, czy jak ją realizować. Dzisiejsze szkolenie poprowadzą eksperci z firmy TMT System, Michał Ferdyn i Tomasz Spyrka, wieloletni doświadczeni konsultanci w ochronie zdrowia, którzy swoją praktyczną wiedzą wsparli już setki jednostek medycznych. Od samego początku zajmują się też opieką koordynowaną, prowadząc programy pilotażowe POZ+, tworząc oraz wdrażając autorskie narzędzia wspierające obsługę opieki koordynowanej. I fakt, że TMT System pomogło już tak w wielu ośrodkach medycznych, ma szczególne znaczenie właśnie w takich tematach jak opieka koordynowana. Dlaczego? Bo każda jednostka jest inna, ma inne potrzeby, inaczej jest zorganizowana. Inaczej należy dostosowywać w niej procesy i warto to wykorzystać podczas tego spotkania, zadając pytania dotyczące właśnie własnych indywidualnych potrzeb i przemyśleń dotyczących swojego ośrodka. Spotkanie przewidziane jest na około 2 godziny i zostało podzielone na dwie części. Część pierwsza dotyczy ogólnych zasad działania systemu opieki koordynowanej. W części drugiej omówimy aspekty praktyczne, czyli jak opiekę koordynowaną realizować krok po kroku z korzyścią zarówno dla pacjentów, personelu medycznego oraz całej Państwa jednostki. Jeśli będą pojawiać się pytania w trakcie spotkania, można je wpisywać na czacie, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. I odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prześlemy po szkoleniu albo mailem, albo opublikujemy je na stronie medica.seco.pl i w aplikacji MMedica. Zachęcam również z tego miejsca do bezpośredniego kontaktu w temacie opieki koordynowanej z Państwa partnerami serwisowymi MMedica, którzy również są otwarci na pomoc. To tyle z mojej strony. Ja dziękuję i oddaję głos pierwszemu prelegentowi, Tomaszowi Spyrka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu TMT System. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać. Ja nazywam się Tomasz Spyrka i razem z moim wspólnikiem Michałem Ferdynem postaramy się dzisiaj pokazać Państwu, na czym polega opieka koordynowana, troszkę ją Państwu przybliżyć i odczarować. Zgodnie z tym, co powiedział Wojtek, ja w sposób jak najmniej nużący postaram się przeprowadzić tą pierwszą część dotyczącą części teoretycznej podstaw prawnych, na których opiera się opieka koordynowana oraz pewnych założeń technicznych, które pomogą Państwu w sprawnym jej wdrożeniu oraz później w jej realizacji. Zanim jednak przejdziemy do samej opieki koordynowanej, każdy z Państwa spotkał się z tym tematem w ostatnim czasie wielokrotnie, praktycznie na każdym kroku i wygląda na to, że ten temat jest dość nowy. Natomiast nie, drodzy Państwo, opieka koordynowana jest programem wdrażanym już od wielu lat. Bardzo szybko chciałbym Państwu tylko zarysować sprawę. Pierwszy akt prawny, który opisuje opiekę koordynowaną, pojawił się już w 2017 roku w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej. Tam po raz pierwszy w sposób formalny zdefiniowano potrzebę koordynacji, czyli potrzebę pewnego
skoncentrowania działań wspólnych oraz zwrócono uwagę na to, że warto wyznaczyć osobę, która będzie ten proces właśnie koordynować i wspomagać lekarzy w tym procesie formalno-organizacyjnym. Po tej ustawie następne lata to wspomniany program pilotażowy POZ Plus, obejmujący prawie 350 tysięcy ludzi i 40 poradni. Mieliśmy okazję w tym programie uczestniczyć. W dwóch poradniach wspieraliśmy świadczeniodawców zarówno w przygotowaniu oferty, jak i w realizacji oraz rozliczeniu tego projektu. Ten program nie jest dokładnie tym, co dzisiaj Państwo macie jako opiekę koordynowaną, ale w dużej części rzeczywiście opieka koordynowana opiera się na wynikach tego programu pilotażowego. W 2021 roku wprowadzono pierwszy raz do zakresów umów koordynatora programów profilaktycznych. On miał tylko dwa swoje zadania, mianowicie promowanie programów profilaktycznych oraz umawianie pacjentów na realizację tych programów. I żeby to było skuteczne, proszę zauważyć, że w tym okresie mniej więcej też bardzo uproszczono zasady realizacji niektórych programów profilaktycznych, jak HUK, po to, żeby Państwo personel, na przykład pielęgniarki, mogły w znacznym stopniu odciążyć Państwa w tej kwestii i zrealizować ten program przesiewowy wśród Państwa populacji. Rok 2022 to w lipcu wprowadzenie budżetu powierzonego diagnostycznego. To jest taka już pierwsza namiastka, w której już wydzielono Państwu pewien zakres finansowy i 6 badań, które mogą Państwo w ramach tego powierzonego budżetu miesięcznego realizować. Te badania były refundowane i finansowane przez fundusz pod warunkiem, że sprawozdali Państwo fakt ich wykonania. Oraz już 1 października 2022 rok to ta data, w której w zasadzie uważa się, że rozpoczęła się ta opieka koordynowana, czyli wprowadzenie do zakresu umów z NFZ-em budżetu opieki koordynowanej oraz koordynacji opieki. No i teraz, czym zatem ta opieka koordynowana jest i po co ją w ogóle wprowadzono? Po pierwsze, co do założenia, opiekę koordynowaną wprowadzono po to, by poprawić zdrowie populacyjne Polaków. Nie wnikając w kwestie medyczne, bo nie to jest celem naszego spotkania, specjalny zespół prowadzony przez konsultanta krajowego do spraw medycyny rodzinnej, panią profesor Agnieszkę Mastalerz-Migas, opracował zbiór chorób przewlekłych, najbardziej istotnych z punktu widzenia zdrowia populacyjnego Polaków, co do których stwierdzono, że mogą świetnie być leczone w POZ-cie. Natomiast żeby te choroby mogły tam być leczone, muszą lekarze i podmioty dostać dodatkowe narzędzia, którymi te choroby będą mogły być diagnozowane oraz leczone. Określono, że żeby lepiej i skuteczniej wykorzystać te narzędzia, to trzeba wdrożyć pewien program zarządzania chorobą, bardziej indywidualne podejście do tej choroby pacjenta, czyli każdy pacjent, u którego taka choroba zostanie zdiagnozowana, będzie miał utworzony indywidualny plan opieki medycznej, tak zwany IPOM. O nim będziemy dzisiaj wielokrotnie mówić, na razie tylko wspominam co do założeń. I w założeniach właśnie opieki koordynowanej jest też zintensyfikowanie proaktywnego podejścia do programów profilaktycznych, czyli zachęcenie Państwa do udziału w tych programach i w ten sposób zachęcenie też pacjentów do korzystania z nich, ponieważ jak Państwo wiedzą, oczywiście tylko w pewnym stadium klinicznym te choroby mogą być leczone w POZ, tak? Więc żeby odpowiedni stan kliniczny pacjenta wyłapać na odpowiednim poziomie, warto jest wykorzystać te programy profilaktyczne do wyłuskania takich danych. No i teraz, jak powiedzieliśmy już wcześniej o zarządzaniu chorobą i o koordynacji tych działań, to realizując postanowienia tej ustawy z 2017 roku, powołuje się nową funkcję koordynatora opieki. Na tą funkcję możemy popatrzeć z dwóch stron. Jeżeli popatrzymy na nią z punktu widzenia pacjenta, to koordynator ma być jego opiekunem, przewodnikiem po procesie leczenia. Kimś, kto dopilnuje, jakie etapy się zbliżają, poinformuje o tym pacjenta, przypilnuje, żeby zrobił odpowiednie badania, poszedł na odpowiednie wizyty kontrolne, oczywiście te, które wcześniej wyznaczy lekarz prowadzący. Natomiast jeżeli popatrzymy od strony podmiotu, równie istotna rola. Koordynator ma Państwu zapewnić spójność całego systemu,
to na barkach koordynatora jest takie zorganizowanie pracy, aby poszczególne etapy, poszczególne tryby tej opieki koordynowanej odpowiednio się zazębiały, żeby nie było przestojów, żeby pacjent, który jakby ma trafić do na przykład lekarza specjalisty, trafił tam z odpowiednimi badaniami, czyli wcześniej je wykonał i miał już wyniki na tą wizytę. I tutaj, żeby te wszystkie rzeczy nie pozostały tylko hasłami, zadbano o to, żeby cały ten program miał odpowiednie finansowanie i wprowadzono po prostu budżet powierzony opieki koordynowanej. To jest budżet, który określany jest na podstawie państwa populacji i zasobów państwa na pewnym poziomie miesięcznym dla każdego z państwa w inny sposób. I w ramach tego budżetu będą państwo mogli sobie swobodnie dysponować, ile, jakie kwoty przeznaczą państwo na poszczególne części, czyli na przykład ile z tych środków zostanie wykorzystywanych na przeprowadzenie wizyt kompleksowych, ile na przykład porady dietetyczne, ile na poszczególne badania diagnostyczne. Tutaj pewna ważna uwaga, jak państwo zapewne wiecie, cała koordynacja obejmuje cztery ścieżki: kardiologię, diabetologię, pulmonologię i endokrynologię. I teraz każda z tych ścieżek ma swój pewien budżet miesięczny, będziemy o tym jeszcze mówić. Natomiast załóżmy, że mają państwo 5 tysięcy na endokrynologię i diabetologię oraz po 10 tysięcy na diabetologię i kardiologię, czyli łącznie 40 tysięcy, to w ramach tych 40 tysięcy już nie jest istotne, czy wykorzystają państwo 10 tysięcy na kardiologię, czy 15, tutaj już mogą nastąpić przesunięcia. I to jest ta jedna część budżetu powierzonego, której wysokość zależy od stopnia realizacji. Tak? Czyli tak jak w zasadzie w ambulatoryjnej opiece, czy w stomatologii, czy w innych zakresach, czyli dostajemy z funduszu środki finansowe pod warunkiem realizacji określonych procedur. Natomiast druga część finansowania opieki koordynowanej związane jest z finansowaniem zadań koordynatora. Tutaj w początkowej wersji miała być tylko i wyłącznie określona kwota do deklaracji. Jak państwo wiedzą, zostały potem jeszcze wynegocjowane pod koniec roku, zeszłego roku pewne zmiany i obecnie dostają państwo w formie pewnego ryczałtu 6,5 tysiąca złotych we wszystkich poradniach, które mają mniej niż 5 tysięcy pacjentów zadeklarowanych. Jeśli natomiast dana poradnia ma więcej niż 5 tysięcy pacjentów, dostaje też 6,5 tysiąca złotych plus za każdego pacjenta powyżej 5 tysięcy dodatkowe środki. I to, jeśli chodzi o koncepcję, mniej więcej tak to wygląda, tak? Czyli zdrowie populacyjne Polaków ma się, że tak powiem, polepszyć w wyniku wdrożenia opieki koordynowanej. A co to oznacza, to bardziej od tego praktycznego podejścia naszego, tak? Opieka koordynowana to nic innego jak poszerzenie pakietu badań dostępnych w POZ-u, w pewnym sensie poszerzenie koszyka badań czy narzędzi, nie tylko badań, ale także narzędzi, często wcześniej zarezerwowanych tylko dla lekarzy specjalistów, które będą państwo mogli wykorzystać do leczenia pacjenta. Proszę zauważyć, że ja tutaj specjalnie podkreśliłem na czerwono pewne istotne pojęcia, ponieważ tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, mogą państwo to wykorzystać tylko do leczenia najczęstszych chorób określonych w aktach prawnych i bardzo ważne słowo, będą państwo mogli zlecić pacjentom badania. Dlatego zwracam tu uwagę, że bardzo często spotykamy się z taką interpretacją i z taką obawą, że podejmując się realizacji opieki koordynowanej, podmiot musi każdemu pacjentowi zapewnić wizytę u specjalisty, komplet badań diagnostycznych, 3 wizyty dietetyczne, 6 wizyt edukacyjnych. Nie, to jest dokładnie tak, proszę to traktować, jak w tej chwili mają państwo do dyspozycji koszyk świadczeń gwarantowanych. To państwo decydujecie, które z dostępnych narzędzi, biorąc pod uwagę medyczny stan pacjenta, użyjecie w procesie leczenia danej osoby. Nie ma tutaj żadnego przymusu, aby jakby realizować wszystko dla wszystkich pacjentów. Nowymi elementami, które zostały wprowadzone, które do tej pory nie mieli do dyspozycji ani specjaliści, ani państwo, to są porady dietetyczne oraz wizyty edukacyjne, tak? Ponieważ jak mówiliśmy na poprzednim slajdzie, czy także tutaj, to jest też sposób na podniesienie świadomości pacjentów, tak? Na przekazaniu pacjentowi, że na nim też spoczywa pewna część odpowiedzialności za sposób radzenia sobie z tą chorobą przewlekłą.
I teraz nie uciekniemy od tematu, z czego wynikają te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem. One zostały sformalizowane w dwóch aktach prawnych. Po pierwsze w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 września 2022 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. I tu proszę zwrócić uwagę, w sprawie świadczeń gwarantowanych, tak? Czyli to zostało po prostu wprowadzone jako świadczenia gwarantowane, choć na razie realizacja opieki koordynowanej jest w pełni fakultatywna. W tym rozporządzeniu znajdziecie Państwo informacje po pierwsze o właśnie tych czterech ścieżkach, zaraz je sobie pokażemy, jakie mniej więcej zakresy chorób są objęte opieką koordynowaną. W tym akcie prawnym znajdziecie Państwo informacje właśnie o tym, że musi być sporządzony ten indywidualny plan leczenia pacjenta oraz warunki realizacji poszczególnych ścieżek, czyli co muszą być Państwo spełnić, aby móc realizować daną ścieżkę opieki koordynowanej. Natomiast zarządzenie 124 to jest bardzo już szczegółowy i techniczny dokument, który opisuje po pierwsze, o jakie świadczenia konkretnie został rozszerzony koszyk świadczeń gwarantowanych oraz ich wycenę i prezentuje oczywiście też, precyzuje zadania koordynatora, precyzuje konkretną listę rozpoznań. Żeby nie tylko teoretycznie, to mamy właśnie slajd z tego zarządzenia ministra zdrowia. Państwo już doskonale znają, my nie będziemy prezentować całego rozporządzenia, mijałoby się to z celem, ale tu chcemy jakby pokazać, że to właśnie ten akt prawny definiuje nam, dlaczego te, a nie inne ścieżki chorób mogą być leczone w opiece koordynacyjnej. Proszę zwrócić uwagę, świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w co najmniej jednym z następujących zakresów. Oznacza to, że Państwo, analizując swój potencjał i swoje możliwości, mogą się zdecydować na jedną, dwie, trzy lub cztery z tych ścieżek. Co najmniej jedną muszą Państwo wykorzystywać, żeby móc realizować jakby opiekę koordynowaną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zarządzania 124, to o czym wspominaliśmy na samym początku, zespół przy ministrze zdrowia opracował wykaz chorób, które mogą zostać objęte budżetem powierzonym opieki koordynowanej. To jest oczywiście tylko fragmencik, nie będę całości prezentował, nie ma takiej potrzeby. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy na przykład dziedzinę diabetologiczną, w której mamy tylko i wyłącznie cztery rozpoznania, natomiast jak najbardziej w tej kategorii mieszczą się wszystkie rozpoznania z rozszerzeniami większymi niż trzy znakowe. Nie działa to w drugą stronę. Jeżeli w grupie dziedzinowej, na przykład kardiologicznej, mamy wskazane konkretnie pięcioznakowe rozpoznanie, nie możemy się zawęzić tylko i wyłącznie do trzyznakowego. To jest istotne, ponieważ jeśli, to za chwilkę o tym powiem, jeśli nie będzie odpowiedniego rozpoznania, no to całe świadczenie zostanie zweryfikowane negatywnie. Tutaj zastanawiam się na to, żeby pokazać Państwu pełen koszyk tych świadczeń rozszerzonych. To jest dalej zarządzenie 124. Jak Państwo widzą, tutaj mamy konkretne badania lub też konkretne świadczenia wraz z ich wyceną. Teraz oczywiście to po Państwa stronie jest kwestia oceny, na ile opłacalne i na ile możliwe jest do wykonania dane świadczenie, ponieważ to jest to, co fundusz zapłaci Państwu za realizację danego badania czy świadczenia, natomiast oczywiście Państwo muszą jeszcze uwzględnić ewentualny zakup tej usługi czy tego świadczenia u podwykonawcy lub też koszt wykonania tej usługi w ramach własnych możliwości. I tutaj jeszcze rozporządzenie ministra zdrowia, przepraszam. Chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. W każdym zakresie świadczeń, czy to będzie kardiologia, czy to będzie diabetologia, czy cokolwiek innego, w warunkach realizacji świadczeń mamy wspomniane o tym, że jest wymagany lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w tej ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej z października 2017 roku. Na dzień dzisiejszy niewiele nam to komplikuje, natomiast proszę tylko zwrócić uwagę, że tam jest dość mocno zawężona kwestia, kto będzie mógł być tym lekarzem POZ-u po 31 grudnia 2024 roku. Zatem kilkakrotnie już wspominaliśmy o tym,
o tych rozpoznaniach, o tym, że są one istotne z punktu widzenia całego procesu. I tutaj bardzo mocno chcieliśmy podkreślić, warunkiem objęcia pacjenta opieką koordynowaną jest rozpoznanie schorzenia określonego w załączniku trzecim, tym, który Państwu fragment pokazałem. Oznacza to, że Państwo wcześniej za pomocą już dostępnych środków dokonujecie oceny wstępnej tego pacjenta, możecie w tej ocenie wstępnej wykorzystać budżet diagnostyczny oraz badania diagnostyczne z budżetu powierzonego po to, żeby potwierdzić lub wykluczyć chorobę pacjenta. Jeżeli się ona potwierdzi, to wtedy cała opieka koordynowana w sensie praktycznym zaczyna się od przeprowadzenia u pacjenta wizyty kompleksowej. Ona później będzie powtarzana co 12 miesięcy. Na tej wizycie kompleksowej opracowują właśnie Państwo ten indywidualny plan opieki medycznej, spersonalizowany dla każdego pacjenta, który ma stanowić taki przewodnik dla Państwa, dla koordynatora i dla pacjenta, tak? Zarówno w zakresie leczenia farmakologicznego, jak i wszelkich konsultacji, badań, które są pomiędzy. I tutaj tylko krótka dygresja. Jak Państwo wiecie, macie Państwo do dyspozycji do sześciu porad edukacyjnych, do trzech porad dietetycznych, a konsultacje lekarz, bo mamy do dyspozycji dwie ścieżki. Możemy skonsultować, lekarz z lekarzem może się skonsultować, a może też lekarz wysłać pacjenta do specjalisty. W przypadku tego pierwszego wariantu wartość tych konsultacji nie może przekroczyć 3% wartości Państwa budżetu przeznaczonego na opiekę koordynowaną. Jeśli Państwo spróbują sprawozdać jakiekolwiek świadczenie związane z opieką koordynowaną, wizytę kompleksową, poradę dietetyczną, z rozpoznaniem, które nie mieści się w tym wykazie, fundusz zweryfikuje oczywiście negatywnie takie świadczenie, dostaną Państwo błąd, że kod przyczyny główny nie kwalifikuje do rozliczenia danego świadczenia, stąd tak mocno zwracamy uwagę na to, że opieką koordynowaną mogą być objęci pacjenci z konkretnej grupy. Później, w tym miejscu powiem, i później to od Państwa będzie zależało, czy pacjent, nawet jeżeli ma daną chorobę rozpoznaną, będzie objęty opieką koordynowaną, czy też zdecydują się Państwo na to, że ma być on objęty opieką ambulatoryjną specjalistyczną, bowiem opieka koordynowana tylko rozszerza Państwa możliwości, natomiast żadne z dotychczasowych narzędzi nie jest Państwu zabrane. I teraz tak, to w zasadzie ten diagram podsumowuje nam to, co teraz do tej pory powiedzieliśmy, tylko w formie bardziej graficznej. Na podstawie dotychczasowej musimy najpierw określić ewentualną grupę pacjentów, którzy mogą być taką opieką koordynowaną objęci. Powiem Państwu szczerze, że ścieżki są tutaj różne. Jedne podmioty robią sobie pewien research w bazie danych swoich pacjentów, wyszukując pacjentów z danym schorzeniem, z danym rozpoznaniem. Inni świadczeniodawcy albo na podstawie swoich własnych doświadczeń wybierają tych pacjentów, tudzież po prostu na wizytach zwykłych, tak nazwijmy tych infekcyjnych, wyłapują pacjentów, którzy ewentualnie mogą być objęci tą opieką koordynowaną. Ale co do zasady, ścieżki są takie, albo jakby właśnie przeszukujemy sobie tą kartotekę pacjentów swoich i decydujemy o tym, którzy z tych pacjentów mogą być objęci, albo możemy też tych pacjentów spróbować wyłuskać z Państwa populacji poprzez badania przesiewowe z wykorzystaniem programów profilaktycznych. Nie wchodzimy na tym szkoleniu dzisiejszym w żaden sposób w kwestie medyczne, ale istotne jest również to, że jakby stan kliniczny pacjenta jest istotny dla Państwa, dla realizatorów, dla lekarzy, czy ten pacjent zostanie w POZ-cie, czy też pójdzie do AOS-u, prawda? Więc z tego punktu widzenia istotne jest wyłapanie pacjenta na wczesnym stadium choroby. Państwo wiecie, że w tej chwili naprawdę dość mocno zostały programy profilaktyczne uproszczone, jeżeli chodzi o uczestnictwo w nich. Zostały dość mocno zintensyfikowane też narzędzia finansowe do tego, żeby zachęcić do ich realizacji. Zwiększona nieco wycena takiej realizacji oraz premie za realizację konkretnych programów,
mówimy o huku, ale także jest to program 40+. I teraz to się jeszcze dzieje przed oczywiście objęciem pacjenta opieką koordynowaną. Tutaj muszę po raz pierwszy wspomnieć o kwestii, jeśli chodzi o kwestię wyciągnięcia pacjentów nadających się do objęcia opieką koordynowaną. No nie ukrywam, że będzie Państwu bardzo pomocny odpowiedni dział IT, który będzie potrafił jakby takie dane z bazy wykorzystać. Mogę Państwu zapewnić, że zdecydowana większość autoryzowanych partnerów M-Medica świetnie sobie z tym zadaniem poradzi. Można ich zapytać, poprosić ich o przygotowanie takiego raportu, który będzie zawierał albo pacjentów z konkretnymi rozpoznaniami, którzy byli u Państwa w ostatnim okresie, na przykład 5 lat, albo wręcz przeciwnie, takich pacjentów, którzy mieli takie rozpoznanie, ale przez na przykład przez ostatnie 3 lata u Państwa nie byli. Jak będzie sporządzony ten raport, to oczywiście zależy już od Państwa, od lekarzy, którzy będą tą opiekę realizować. I teraz jesteśmy w momencie, w którym nabieramy podejrzeń co do tej choroby przewlekłej. Już na tym etapie mogą Państwo od razu pacjenta skierować, nie wiem czy widać tekst, ale do tego czerwonego okienka, czyli do po prostu AOS-u lub hospitalizacji. A jeśli Państwo stwierdzą, że jest szansa na to, żeby ten pacjent pozostał u Państwa, przechodzimy do dalszej diagnostyki w ramach porady wstępnej, czyli potwierdzenia tej choroby z wykorzystaniem dotychczasowego koszyka, to jeszcze raz podkreślam, oraz badań diagnostycznych z budżetu diagnostycznego i z budżetu powierzonego. Nie mogą Państwo jeszcze na tym etapie skorzystać z porady specjalisty, ale z wszelkich badań mogą Państwo skorzystać. Jeżeli nawet ta choroba przewlekła się nie potwierdzi, to oczywiście nastąpi refundacja tych badań, które Państwo zlecili. Natomiast jeżeli się potwierdzi choroba przewlekła, znowuż mamy dwa scenariusze, mogą Państwo stwierdzić, że jednak stan pacjenta jest poważniejszy niż zakładaliście Państwo i kierujecie tego pacjenta do AOS-u, albo stwierdza się, że jakby jest to pacjent, który może być leczony w ramach tych narzędzi, które mają Państwo do dyspozycji w POZ-cie i wtedy przystępujemy właśnie do tej wizyty kompleksowej oraz wydania IPOM-u. Na IPOM-ie, to Michał pokaże to w części praktycznej, będą Państwo określać właśnie ewentualne konsultacje, wizyty kontrolne, sposób leczenia farmakologicznego i to jest bardzo ważne. I oczywiście na każdym etapie tych wizyt kontrolnych mogą Państwo pacjenta z powrotem skierować do AOS-u. Stan kliniczny pacjenta może się zmieniać. Życzymy oczywiście, żeby on był stabilny, ale w sytuacji, w której będzie się zmieniał, mają Państwo cały czas tutaj do dyspozycji możliwość skierowania pacjenta do AOS-u i na każdym etapie kontrolnym mogą Państwo oczywiście modyfikować IPOM. To jest coś, co zakładają Państwo tu i teraz, dzisiaj, na podstawie bieżących wyników pacjenta. Natomiast jeżeli one się zmieniają, poprawiają lub pogarszają, no to oczywiście Państwo reagują na kolejnych wizytach ten IPOM jest weryfikowany i zmieniany po to, aby dopasować po prostu lepiej do aktualnego stanu pacjenta. No i tutaj już nie ukrywam, że od momentu tego wizyty kompleksowej, zakładając, że pacjent pozostanie u Państwa, pod Państwa opieką, no to będziemy mieć pewną pętlę coroczną, znaczy co 12 miesięcy muszą Państwo wykonać takiemu pacjentowi taką wizytę kompleksową, a to, co będzie się działo pomiędzy, no to już zależy od Państwa i od Państwa ordynacji diagnostyki i leczenia. Skoro tak często i intensywnie mówiliśmy o potrzebie koordynacji tych działań i zapewnieniu pacjentowi kompleksowego rozwiązania w zakresie zarządzania jego chorobą, no to musimy teraz wspomnieć ostatecznie o tym koordynatorze. Jak powiedziałem, jego zadania są bardziej rozbudowane w stosunku do koordynatora programów profilaktycznych. Szczegółowo zostały one wypisane w zarządzeniu 124, ale proszę zauważyć, że w zasadzie to jest nic innego niż to, o czym do tej pory rozmawialiśmy, tak? Czyli na podstawie IPOM-u, który Państwo wystawią, to koordynator ustala terminy poszczególnych badań i etapy poszczególnych świadczeń. On jest odpowiedzialny za komunikację między personelem administracyjnym a medycznym oraz pacjentem i jego rodziną. I coś, w zasadzie mówiliśmy o tym, że to jakby dział IT może Państwu pomóc w analizowaniu i doborze populacji świadczeniobiorców. Co do zasady jest to zadanie rzeczywiście koordynatora, natomiast z naszych doświadczeń muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę jest tutaj duża rzecz do zrobienia przez Państwa informatyków i zachęcamy do ich wykorzystania.
Przy czym muszą Państwo po prostu no, mniej więcej w czasie rozmowy z nimi określić, jakich danych Państwo oczekują i naprawdę są Państwo w stanie bardzo dużo pomóc w tej kwestii. Koordynator to jest też osoba, która musi, i to jest bardzo ważny element, zadbać o komplet dokumentacji medycznej. Proszę pamiętać, że cały ten proces, o którym mówimy, pewnie nie będzie się odbywał tylko u Państwa. U Państwa będzie się pewnie odbywała wizyta kompleksowa, ale może się tak zdarzyć, że na przykład dietetyk będzie Państwu udzielał tego świadczeń w formie teleporady, bo ma taką możliwość. I wtedy pozostaje kwestia tego, aby odpowiednia informacja o tej wizycie znalazła się w Państwa dokumentacji medycznej. Ponieważ dzieje się to najczęściej poza Państwa przychodnią, no to tak mówię, koordynator tutaj jest odpowiedzialny za to, żeby zadbać o kompletność tej dokumentacji. To samo dotyczy wizyt specjalistycznych, czy też badań diagnostycznych, jeżeli one są robione na przykład u podwykonawców. Natomiast z punktu widzenia pacjenta, nie wiem, czy ta funkcja nawet nie jest istotniejsza, bo tutaj naprawdę to przewodnictwo i opieka nad pacjentem w trakcie tej koordynacji jest naprawdę bardzo istotna. Jeżeli będzie to koordynator, który potrafi ogarnąć tą kwestię w sposób fajny i sprawny, to ten proces opieki koordynowanej będzie u Państwa bardzo fajnie funkcjonował. Mamy tego doświadczenia na podstawie właśnie tego programu pilotażowego. Koordynator tutaj no, miał co robić, żeby zapewnić komplet i pewną spójność pacjentów w uczestnictwie w tym procesie. Tutaj tylko króciutko chciałem powiedzieć i zachęcić, ponieważ my rozmawiamy raczej o tej części organizacyjnej. Natomiast bardzo dużo materiałów mogą Państwo znaleźć także na stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, które wyposaża Państwa w dość dużo narzędzi już takich typowo medycznych, ścieżki postępowań w danych chorobach i tak dalej. My do tego w ogóle nie nawiązujemy, nie jest to zakres naszej działalności, ale jakby tutaj chciałem tylko zwrócić uwagę, że jakby celem i wynikiem końcowym tej opieki to ze strony PTMR-u właśnie ma być właśnie to usystematyzowanie opieki nad pacjentem, skrócenie jego ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej oraz ogólnie poprawienie po prostu jakości opieki nad tym pacjentem. I teraz tak, jeśli Państwo zdecydują się na to, że ta opieka koordynowana jednak nie jest czymś, co straszy i warto to wykorzystać dla swoich pacjentów, to przygodę z opieką koordynowaną na etapie, na poziomie jakby organizacyjnym muszą Państwo rozpocząć od złożenia wniosku rozszerzającego Państwa umowę do NFZ-u, ponieważ są to nowe zakresy i muszą zostać zakontraktowane z funduszem. Zwracamy tutaj tylko uwagę jako pewne hasła przewodnie na to, że muszą Państwo najpierw wypełnić swój portal potencjału, uzupełnić o te badania i o te zasoby, które są wymagane dla danej ścieżki. Czyli na przykład jeżeli realizują Państwo, czy będą Państwo realizować ścieżkę kardiologiczną, muszą Państwo zapewnić wykonanie EKG wysiłkowego, holtera, USG, Dopplera, tętnic. I teraz mogą to Państwo zrobić albo u siebie, wtedy muszą Państwo wykazać sprzęt, albo poprzez wskazać podwykonawców, którzy to będą realizować. Tam muszą Państwo też ująć koordynatora, dietetyka, personel, który będzie jakby tych świadczeń udzielał. Generujecie Państwo profil ofertowy, pobieracie definicję postępowania dla POZ-u na rok 2023 i resztę przygotowujecie już w aplikacji ofertowanie dla tych z Państwa, którzy mają jeszcze w swoim portfolio świadczenia z zakresu innych niż POZ-u, czyli np. rehabilitacja, stomatologia, czy jakiekolwiek inne. Wiecie Państwo, że co jakiś czas przygotowuje się konkursy, oferty dla funduszy w konkursach o zawarcie umowy i to jest dokładnie ta sama aplikacja. Tam tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że dla danych zakresów wykreślamy nadmiarowe informacje. O co chodzi? Na przykład koordynacja opieki jest zakresem skojarzonym do świadczeń lekarza POZ. Świadczenia lekarza POZ macie już Państwo zakontraktowane. Mimo wszystko we wniosku musicie go wskazać i potem wskazać właśnie ten zakres skojarzony. I z tego zakresu skojarzonego usuwacie Państwo wszystkich innych uczestników procesu, czyli lekarzy, dietetyków i tak dalej. Zostawiacie tylko i wyłącznie koordynatora.
Podobnie w zakresie budżetu powierzonego opieki koordynowanej, tam wykreślacie znowuż pozostałe osoby i personel niepotrzebny w danym zakresie, przepraszam. Zdaję sobie sprawę, że ten temat jest na razie poruszony dość ogólnie, ale szczegółowo rozmawialiśmy tutaj z Michałem, byliśmy w stanie Państwa zanudzić pewnie dwugodzinną prezentacją, a nie o to chodzi. Więc teraz jeszcze chcielibyśmy jakby Państwu przedstawić, co Państwo mogą zyskać, jakie są szanse dla Państwa, jakie są korzyści dla Państwa wynikające z wdrożenia opieki koordynowanej. Podstawa oczywiście, biorąc pod uwagę jakby cel działania Państwa placówek medycznych, jest oczywiście poprawa zdrowia populacyjnego pacjentów, o którym już mówiliśmy. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że te jednostki, które biorą udział w opiece koordynowanej już od lat, a takie są w sensie właśnie w pilotażu, niektóre już uczestniczyły wcześniej, same takie coś wdrażały, zwróciły się do NFZ-u o takie porównanie pewne danych medycznych i sprawozdawczych i okazało się, że po wdrożeniu tego procesu opieki koordynowanej nastąpił na przykład spadek hospitalizacji wśród pacjentów, którzy zostali taką opieką koordynowaną objęci. Stabilizacja stanu pacjenta oraz zwiększenie świadomości pacjentów, o tym mówiliśmy już właśnie, że wynikają one po prostu jakby właśnie z tych dodatkowych narzędzi, które zostały wprowadzane do opieki koordynowanej, czyli wizyty edukacyjne. Nie wspomniałem chyba o tym, że wizyty edukacyjne mogą być realizowane zarówno przez lekarzy, jak i pielęgniarki. Więc tutaj jest oczywiście pełna dowolność po Państwa stronie, kto będzie takie świadczenia udzielał. Ogólne zmniejszenie ilości wizyt, drodzy Państwo. Pewnie troszkę zaskakująca sprawa, ale na bazie doświadczeń znowuż podmiotów, które wdrożyły taką opiekę koordynowaną, okazuje się, że pewne uporządkowanie wizyt pacjentów przewlekle chorych, czyli tych, którzy najczęściej pewnie są Państwa pacjentami, powoduje i pewne jakby przypisanie ich w czasie, tak, że pacjent wie, że ma wyznaczoną wizytę wtedy, w takim okresie i tak dalej, powoduje po pewnym czasie zmniejszenie ogólnej ilości wizyt w Państwa podmiocie. Wdrażając opiekę koordynowaną, mają Państwo możliwość lepszego zarządzania swoimi zasobami. Mówimy tutaj także o zasobach personalnych, tak? Czyli wykorzystanie zdolności pań pielęgniarek do realizacji procesów, programów profilaktycznych. Przez lata jakby rzeczywiście dość często, przynajmniej my spotykaliśmy się z taką opinią, że jakby wiedzę i doświadczenia pielęgniarek nie są wykorzystywane należycie. Jest to pewien krok w tą stronę, aby tą wiedzę wykorzystać lepiej. No i nie ma co ukrywać, że jakby opieka koordynowana to jest też możliwość wzrostu przychodów Państwa podmiotu. Zarówno bezpośrednio poprzez te narzędzia finansowe, o których mówiłem na początku, tak, czyli budżet powierzony opieki koordynowanej oraz środki finansowe przekazywane na realizację zadań związanych z koordynacją, jak też pośrednio poprzez zwiększenie konkurencyjności, jeżeli Państwa podmiot będzie miał w lokalnym środowisku szanowanie wśród pacjentów i poważanie za jakby sposób realizacji danego programu, myślę, że nastąpi wzrost liczby zadeklarowanych u Państwa pacjentów. Natomiast nie ma co ukrywać, drodzy Państwo, że opieka koordynowana nieprawidłowo wdrożona może nieść ze sobą trochę niebezpieczeństw. Głównie, nie ukrywam, my przynajmniej wiążemy to z procesem wdrożenia. Według nas, według doświadczeń, które do tej pory mieliśmy, wdrożenie opieki koordynowanej powinno się rozpocząć, drodzy Państwo, od spotkania z całym zespołem Państwa, z wszystkimi pracownikami, po to, żeby każdy z uczestników tego procesu wiedział, po co są realizowane dane rzeczy, jaki jest ich cel, jakie są też zmienione kompetencje poszczególnych osób. Jeżeli ten etap nie zostanie dobrze przygotowany, jeżeli zostanie, a mieliśmy takie przypadki wdrożone troszkę na zasadzie decyzji administracyjnej, no zamiast tego uporządkowania i dobrej organizacji pracy będą Państwo mieć dość duży chaos, zarówno na poziomie dokumentacji medycznej, jak i organizacji udzielania świadczeń. Bardzo ważnym elementem jest zorganizowanie sobie grafików. Michał pokaże Państwu w sposób praktyczny w M-Medice, jak można sobie pomóc tutaj dostępnymi w M-Medice narzędziami.
Natomiast ja tylko powiem Państwu na poziomie teoretycznym i organizacyjnym. Wszyscy uczestnicy procesu opieki koordynowanej, którzy to wdrażali, mówią, no trzeba te grafiki realizować z dużym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem na przykład urlopów. Bo jeżeli Państwo jakby założą realizację pewnych świadczeń non-stop, no to potem wiadomo, ktoś pójdzie na urlop i nie będzie gdzie tych świadczeń przenieść. Oczywiście już wiem, że niektórzy z Państwa sobie myślą, no nie jest możliwe określenie w lutym, kto i kiedy będzie miał urlop we wrześniu, lipcu czy sierpniu. Nie do końca o to chodzi. Państwo oczywiście musicie założyć, że na przykład ktoś będzie miał ten urlop w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, ale jeżeli go przesunie na dwa pozostałe tygodnie lub na wrzesień, to Państwo po prostu tych pacjentów będziecie mieli gdzie przenieść. Natomiast jeżeli nie zaplanujecie sobie takiej przerwy w grafiku, nie będziecie przenieść tych pacjentów. Mniejszy to jest problem w przypadku personelu, którego harmonogram zapełnia się na tydzień lub dwa do przodu. No większy problem w sytuacji personelu, który ma ten harmonogram zajęty na kilka miesięcy lub nawet kilkanaście miesięcy do przodu. I tutaj to, co już w zasadzie powiedziałem, tak? Brak odpowiedniego wdrożenia i brak opieki koordynatora nad procesem kompletności dokumentacji może Państwu napędzić dość sporo problemów przy rozliczaniu tych wizyt, czyli udzielą Państwo świadczeń, wykonają Państwo pracę, a będzie problem z rozliczeniem tego po stronie NFZ-u. I tutaj również należy zwrócić uwagę, że jakby Państwa partnerzy mają tutaj spore pole do popisu, Państwa partnerzy informatyczni, poprzez zorganizowanie u Państwa odpowiednich raportów i zestawień, które pomogą wyłuskać czy wyciągnąć te rzeczy, które nie zostały prawidłowo rozliczone. Tutaj też w tej kwestii Michał pokaże to Państwu od strony praktycznej. Starałem się gdzieś w międzyczasie przemyślić Państwu pewną taką informację. Nie będziemy ukrywać, że uważamy, że jakby odpowiedni partner z zakresu IT będzie Państwu bardzo pomocny. To, co powiedziałem na początku, jeżeli nie mają Państwo jeszcze takich firm, z którymi współpracujecie, znajdą Państwo na stronie MMediki wykaz autoryzowanych partnerów. MMediki zapewnia Państwa, że zdecydowana większość z tych firm świetnie sobie z tym tematem poradzi i wesprze Państwa w tym procesie przygotowania od strony informatycznej, bo tutaj naprawdę zobaczą Państwo na tej części praktycznej jest co robić. I już podsumowując na sam koniec, przynajmniej tej części teoretycznej, kto i jak może wykorzystać opiekę koordynowaną. To nie jest jedna odpowiedź, ponieważ zależy, z jakiej perspektywy spojrzymy na opiekę koordynowaną. Pacjent wykorzysta opiekę koordynowaną poprzez skrócenie tej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Tak? Lekarz otrzyma to, o czym też jako firma od lat współpracująca z podmiotami leczniczymi gdzieś tam słyszeliśmy, że jakby wachlarz tych narzędzi w POZ jest niewystarczający. Jest za mały, POZ mógłby więcej, ale brakuje narzędzi. Więc opieka koordynowana po prostu te narzędzia dodatkowe daje lekarzowi. No i ostatecznie w końcu korzysta też na opiece koordynowanej podmiot realizujący taką opiekę koordynowaną. Poprzez to, co powiedzieliśmy, przy szansach, przez wzrost konkurencyjności, przez dobrą opinię pacjentów. Wiem, że w niektórych obszarach oczywiście konkurencyjność ma mniejsze znaczenie w obszarach wiejskich, czy tam, gdzie nie ma więcej jednostek, ale tam, gdzie już mają Państwo do czynienia w danej miejscowości z dwoma lub kilkoma podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, no nie ma co ukrywać, że jakby kwestia tej konkurencyjności, prestiżu jest istotna i opieka koordynowana, dobrze wdrożona, zapewni Państwu fajną organizację pracy i dobrą opinię wśród pacjentów. Ja ze swojej strony miałbym tyle. Nie jest to na pewno wyczerpanie tematu, ale też nie chcemy Państwa jakby zanudzić kwestiami technicznymi. Mam nadzieję, że przynajmniej najważniejsze kwestie zostały Państwu przedstawione i wyjaśnione. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości, oczywiście zapraszamy do zadawania pytań na czacie moderowanym. Nie będziemy odpowiadać ich na bieżąco, ale zostaną one na pewno opublikowane, odpowiedzi na wszystkie pytania. Ja Państwu dziękuję bardzo serdecznie i przekazuję głos mojemu wspólnikowi Michałowi. Dziękuję serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Michał Ferdyn. Postaram się Państwu przedstawić praktyczne rozwiązania. Praktyczne rozwiązania, które będą mogli Państwo wykorzystać w systemie M-Medica jako narzędzie podstawowe do obsługi opieki koordynowanej w Państwa placówce. Tą prezentację przeprowadzę online, więc mam nadzieję, że wszystkie aspekty nam się uda pokazać, że nie będzie żadnych problemów. Ta prezentację podzieliłem sobie na kilka takich bloków. Pierwszy blok, który chcę Państwu pokazać, to jest organizacja terminarza. Później przeprowadzimy taki proces przejścia pacjenta poprzez wizytę wstępną, kompleksową i wystawienie planu, indywidualnego planu opieki medycznej i harmonogramu do tego planu. I na samym końcu będę chciał Państwu pokazać też możliwość wykorzystania dedykowanych raportów, które można utworzyć, tak jak już Tomek w pierwszej części wspomniał, przy pomocy Państwa działów IT lub zewnętrznych partnerów M-Medica, które te raporty, zestawienia niejednokrotnie dedykowane dla Państwa usprawnią proces obsługi i monitorowania opieki koordynowanej. Ja się przełączę na prezentację online i spróbujemy rozpocząć prezentację terminarza. Mam nadzieję, że się ekran przełączył. Więc tak jak już wspomniałem na wstępie i też już wspomniał Tomek, najważniejsza jest odpowiednia organizacja całego procesu, świadomość, jakich pacjentów Państwo macie do objęcia opieką koordynowaną i jacy pacjenci, w jakich terminach, na jakie badania zostaną skierowani przez lekarza w tym procesie. Chcę omówić dwa aspekty, które można sobie zorganizować w terminarzu, czyli podzielić sobie grafik na terminy, które są dedykowane dla opieki koordynowanej, zarówno w kontekście personelu, jak i w kontekście sprzętu do przeprowadzenia badań, na przykład holtery. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że macie Państwo 20 pacjentów na dany dzień w poradni zarejestrowanych do lekarza POZ. 10 czy 15 pacjentów jest na standardowe wizyty, czyli tak zwane wizyty infekcyjne, a część pacjentów, ta piątka, to jest grupa osób, które mają zostać objęte koordynacją, mają zaplanowane wizyty kompleksowe u lekarza. Ale następuje taka sytuacja, że lekarz zgłasza nieobecność w pracy. I teraz mając zorganizowany grafik tylko i wyłącznie w prosty sposób do komórki, do lekarza,
w miejscu standardowym, na przykład przychodnia, musicie Państwo każdego pacjenta przeglądnąć, zobaczyć, jaki to jest pacjent, czy to jest pacjent infekcyjny, czy ten pacjent był na pewno umówiony na wizytę w zakresie opieki koordynowanej i miał umówioną jakąś wizytę na przykład kompleksową albo wizytę kontrolną. Wiadomo, że tych pacjentów, którzy do lekarza mają iść na wizytę w zakresie opieki koordynowanej, trzeba jakoś poinformować i przenieść, ale tych pacjentów infekcyjnych w miarę szybko trzeba wiedzieć, jaka jest ilość i rozdysponować po innych lekarzach, którzy pracują w danym dniu w poradni. Więc robiąc proste rozgraniczenie tych grafików, wprowadzając dodatkowe miejsce udzielania świadczeń, na przykład nazywając je, tak jak ja to sobie tutaj skonfigurowałem, OK personel, opieka koordynowana personel, możemy przefiltrować grafik pacjentów, którzy są tylko i wyłącznie zapisani do lekarza na wizyty w ramach koordynacji lub przychodnia i mamy pacjentów, którzy są zapisani tylko i wyłącznie na tak zwane wizyty infekcyjne. W prosty sposób można te grafiki, te terminy rozgraniczyć. Może się tym posługiwać zarówno rejestracja ogólna, przypisując sobie wręcz na stałe, używając miejsca przychodnia, a na przykład koordynator, wiadomo, że będzie raczej operował na w większości przypadkach na miejscu i na miejscu personel, może sobie przefiltrować to przez personel, oczywiście usuwając miejsce z terminarza. Widzimy pełen grafik, czyli też koordynator może sobie na przykład zobaczyć, czy jeszcze któryś z terminów dodatkowych nie jest do umówienia na wizyty w jednym czy w drugim zakresie wizyt u danego lekarza. Drugim aspektem, z którym spotkaliśmy się już na etapie konfigurowania czy wsparcia procesu w programie pilotażowym POZ Plus, ale głównie teraz, to jest organizacja terminarza w zakresie wykorzystania sprzętu, na przykład holterów. Wiadomo, że jednostka dysponuje ograniczoną ilością holterów, czy to EKG, czy to ciśnieniowych RR i musi w sprawny sposób wiedzieć, ilu pacjentów na dany termin może umówić. W tym celu również sobie założyłem, że można wykorzystać miejsce o nazwie OK badania i na przykład w komórce pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Ja sobie ten terminarz wyświetlę na ten dzień. Mamy tutaj zorganizowany terminarz dla czterech rodzajów holtera. Holtera 24, 48, 72 godziny i holtera ciśnieniowego. Jest to zorganizowany w taki sposób, że kolor slotu jest przypisany do miejsca, co za chwilę pokażę, a rodzaj holtera jest oznaczony odpowiednią ikoną, która jest umieszczona w slocie. I teraz serce to jest na przykład holter RR, gwiazdka to jest holter 24 godziny, słoneczko to jest holter 48 i koniczyna holter 72 godziny. Nie bez powodu ten holter 72-godzinny jest w piątek, ponieważ bardzo często z praktyki poradnie, które takie badanie przeprowadzają, zakładają pacjentowi holtera w piątek i proszą o ściągnięcie tego, o powrót na wizytę, żeby ściągnąć pacjentowi holter w poniedziałek rano po 72 godzinach badania. Też proszę uwzględnić w tym grafiku ilość właśnie sprzętu i
na jaki okres, na jaki wymiar godzin na przykład te holtery będą zakładane. Wracając do tego, jak to można skonfigurować i rozwiązać w praktyce. Pomocny jest tutaj moduł personalizacyjny, jako jeden z modułów dodatkowych, który zapewni nam odpowiednią możliwość konfiguracji tego terminarza. Ja sobie przejdę do zarządzania konfiguracja konfigurator. Przy włączonym module dodatkowym personalizacja w sekcji terminarz wygląd mamy możliwość określenia dla stworzonych wcześniej miejsc i rodzaju kolorystyki i ikonografii dla danych slotów. Czyli jeżeli tutaj dla na przykład personelu mamy ten różowy kolor, zostało to określone dla miejsca oka personel, przypisany kolor i dodane do możliwych tutaj do rozróżnienia w terminarzu. Do oka badania został przypisany kolor żółty i odpowiednie ikony. I teraz na przykład na przykładzie holtera RR, czyli ciśnieniowego z tym sercem, konfiguracja takiego slotu jest przeprowadzona poprzez wybór ikony, określenie, kiedy ten kolor ma być zmieniony. Ja tutaj mam zaznaczone, że tylko w przypadku wolnego terminu, ale można to, czyli jeżeli pacjent zostanie zarejestrowany, to ten kolor się zmieni na najprawdopodobniej niebieski, ale można określić, że to będzie zawsze żółty. Wybieramy, do jakiego miejsca ta ikona jest przypisana, do stworzonego wcześniej rodzaju. I można określić też płatnika. Czyli mając standardowe narzędzie, standardowy moduł, który jest dostępny jako moduł dodatkowy w Medice, możemy w prosty sposób uczynić ten terminarz bardziej czytelnym dla pracowników, czy to rejestracji, czy koordynatora. Na etapie ustaleń, co się jeszcze w najbliższym czasie pojawi w aplikacji, mamy informację, że na terminarzu, na slocie terminarza są prowadzone prace, żeby udostępnić ikonę, że pacjent ma wystawiony IPO i też ma się pojawić w filtrach, tutaj z lewej strony, filtrowanie po rodzaju terminu, czyli jeszcze bardziej można uelastycznić, będzie można uelastycznić i precyzyjnie wybrać terminy z dostępnego terminarza. Tak jak już wspomniałem na początku, chciałbym teraz przejść do realizacji takiego, powiedzmy sobie, procesu, który sobie nazwałem roboczo, przychodzi pacjent do lekarza z bólem, tak? Ale ten ból jest niesprecyzowany. Ten pacjent jeszcze nie choruje przewlekle, nie ma stwierdzonego rozpoznania, które wchodzi w skład koordynacji, więc też możliwa jest diagnostyka takiego pacjenta z wykorzystaniem budżetu i wachlarza badań dostępnych w ramach budżetu powierzonego. Tutaj powtórzę tą uwagę badań, a nie konsultacji. Przed wizytą kompleksową, ewentualną, nie można korzystać z konsultacji specjalisty typu lekarz-pacjent lub lekarz-lekarz. W całym tym procesie od tak zwanej wizyty wstępnej po wystawienie indywidualnego planu opieki medycznej i harmonogramów do niego, będę też
chciał Państwu pokazać pewne dodatkowe elementy, które są naszym pomysłem już wdrożonym w pilotażu programu POZ+. Oznaczania pewnych, oznaczania wizyt, które za pomocą stworzonych, dedykowanych formularzy, które są dostępne w sekcji druki. Przejdę może do rozpoczęcia wizyty w gabinecie. Mam zarejestrowanego pacjenta. I na tym etapie lekarz nie wie, czy pacjent jest chory przewlekle, czy nie. Czyli mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy możemy wykorzystać budżet i badania w nim określone w formule wizyty wstępnej. Jak wiadomo, NFZ statystycznie wymaga na takiej wizycie, żeby rozpoznaniem głównym było Z03. Takie rozpoznanie dodajemy do wizyty i możemy dodać również badania z zakresu budżetu powierzonego, czyli dajemy skierowanie na przykład jakieś, powiedzmy, albuminę, a w zakresie badania diagnostycznego na przykład na echo serca. I teraz powstaje problem, ponieważ rozpoznanie, wymagane rozpoznanie Z03 jest rozpoznaniem wymaganym na wizycie wstępnej, ale nie stosowane tylko na tej wizycie. I powstaje problem dla koordynatora, jak śledzić, jak monitorować odbywanie takich wizyt wstępnych i zleconych badań na tych wizytach. I tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, wdrożyliśmy i było to używane w tych jednostkach, gdzie był program pilotażowy, rozwiązanie oparte na drukach wcześniej stworzonych. Lekarz przychodzi do sekcji druki i dodaje druk, w naszym przypadku druki dla opieki koordynowanej, mają nazwy rozpoczynające się od OK i dodaje druk o nazwie OK wizyta wstępna. To jest druk, który w swojej zawartości ma tylko imię, nazwisko, PESEL, ewentualnie tu można wpisać jakieś uwagi. Jego celem jest jednoznacznie oznaczenie tej wizyty jako wizyty wstępnej lub później, jak już to było w dostępnych drukach, widoczne wizyty edukacyjnej lub porady, konsultacji lekarz-lekarz. Czym zaskutkuje takie oznaczenie? Takie oznaczenie pozwoli na utworzenie odpowiedniego zestawienia poprzez wybór w raportach własnych, również nazywa się, wszystkie druki mamy nazwane OK, wykazu zleconych badań na wizycie wstępnej. Jeżeli takie wizyty z takim oznaczonym formularzem będą występowały w bazie danych, to można wykonać proste zestawienie, udostępniając je jako wykaz w mMedice i wtedy wykonując taki wykaz, w wyniku otrzymujemy, ja tutaj utworzyłem taką prostą informację, tak, że senior Sylwester ma skierowania do laboratorium i skierowania do pracowni diagnostycznej. Oczywiście można taki raport utworzyć z dokładnymi badaniami, tak, że ma takie inne badanie laboratoryjne albo takie, a nie inne badanie diagnostyczne. I tutaj jest data wizyty. Co taki raport wnosi, co on,
jaka jest jego wartość, taka, że koordynator może sobie monitorować, czy te badania już pacjent wykonał i ewentualnie umówić go na wizytę tak zwaną na razie podsumowującą, ponieważ nie wiemy, czy ten pacjent jest chory przewlekle, czy z badań wyjdzie mu, że tej choroby przewlekłej nie ma. Wracając do gabinetu. Ja temu pacjentowi, żeby pokazać dalszą część, zarejestruję drugą wizytę, tą podsumowującą w dniu dzisiejszym. Oczywiście w praktyce to będzie dłuższy okres czasu. I tutaj przyszedł pacjent już z kompletem wyników, z kompletem informacji, które pozwolą lekarzowi stwierdzić, czy pacjent jest chory przewlekły lub nie. No i wyszło z wyników badań, że pacjent choruje na nadciśnienie, na jednostkę chorobową, która wchodzi w skład, wchodzi w zakres opieki koordynowanej. Dokonuje rozpoznania na danej wizycie jako nadciśnienie samoiste, pierwotne. I tutaj pojawia się pierwsza uwaga, bardzo ważna, ponieważ to jest wizyta kompleksowa, czyli na wizycie tej należy zgodnie z rozporządzeniem i zarządzeniem utworzyć pacjentowi indywidualny plan opieki medycznej. W aplikacji M-Medica od wersji 9 zostanie udostępniony indywidualny plan opieki medycznej i harmonogramy dla indywidualnego planu opieki medycznej, który będzie mógł określić koordynator. I IPOM jest tak zorganizowany w M-Medice, że dane, które są do niego w sposób automatyczny zaciągane, jest wykorzystywana sekcja chorób przewlekłych i leków stale podawanych. Czyli rozpoznając pacjentowi chorobę przewlekłą, wchodzącą w skład rozpoznań opieki koordynowanej, należy to rozpoznanie dodać do chorób przewlekłych. Czyli tutaj. Jeżeli teraz pacjentowi chcemy wypisać jakiś na przykład lek w kierunku ciśnienia, na przykład jakieś tritace, to również po wyborze musimy oznaczyć na ten moment, że to jest lek stale podawany. Jeżeli taką informację o leku dołączymy i dodamy na receptę, on się znajdzie tutaj w sekcji leków stale podawanych, to będzie też w sposób automatyczny dodawany do IPOM-u, do sekcji farmakologia. Na tej wizycie pacjent może również dostać jakieś dodatkowe badania, czy to laboratoryjne. Ja sobie tu wybiorę jakiś. Na przykład zwykła morfologia i badanie diagnostyczne. Niech jeszcze raz dostanie to echo serca. Czyli mamy dwa skierowania w ramach tej wizyty. Badanie laboratoryjne, badanie diagnostyczne. Mamy rozpoznaną chorobę przewlekłą, dodaną do chorób przewlekłych. Mamy zaordynowane leki na receptę. Lek jest w lekach stale podawanych. Pacjent
co istotne, ma złożoną deklarację w tym podmiocie, więc lekarz może przejść do opracowania indywidualnego planu opieki medycznej, tak zwanego IPOM, wybierając ikonę POZ i tutaj IPOM. Tutaj mamy czysty formularz IPOM-u, więc tutaj plusem musimy dodać IPOM. Jakie są dostępne informacje? Data oceny statusu zdrowotnego pacjenta, jaki ten stan ogólny jest, czyli na przykład stabilny. Możemy dodać sobie tutaj jakiś komentarz. I proszę zobaczyć, że automatycznie dodają się wystawione leki, które są w sekcji leków stale podawanych. I możemy oznaczyć ten lek, że ten lek będzie wchodził w skład IPOM-u, gdzie mamy dawkowanie i mamy okres stosowania, który tutaj musi być podany, ponieważ taki jest wymóg i konstrukcja tego dokumentu. Okres stosowania, na przykład 1 miesiąc. Następnie możemy określić ilość porad dietetycznych, na przykład 3, i ilość porad edukacyjnych, na przykład 6. E-Medica aplikacja pilnuje górnego limitu, czyli jeżeli tutaj bym wpisał 6, po zatwierdzeniu automatycznie zostanie to obcięte do takiej ilości, która jest możliwa. Ja sobie tu wyznaczę jedną wizytę dietetyka i 2 wizyty porad edukacyjnych. Tutaj możemy wpisać jakieś zalecenia i postępowanie. Poniżej mamy możliwość dodania badań laboratoryjnych, diagnostycznych i terminów wizyt kontrolnych. Badania laboratoryjne możemy dodać, przepisując je z bieżącej wizyty, czyli kopiujemy z bieżącej wizyty tą morfologię, kopiujemy z bieżącej wizyty badanie diagnostyczne echo i tutaj w tych badaniach musimy określić terminy wykonania, czyli na przykład morfologia, niech to jest przed następną wizytą i echo serca, jak najszybciej to jest możliwe, albo jeszcze inaczej, na określony czas przed wizytą. Tutaj będę mógł też pokazać Państwu, że jeżeli wybierzemy na określony czas przed wizytą, to musimy określić ten czas, tak? Że na przykład to ma być 2 tygodnie przed wizytą kontrolną. Dodatkowo określamy wizytę kontrolną w określonym czasie, za powiedzmy 3 miesiące. I tutaj uwaga do tych jakby jednostek, do tej gradacji, że to jest 2 tydzień. To słownik, który tutaj jest zaprezentowany, jest ściśle określony poprzez CES, jest udostępniony poprzez ściśle określone szablony HL7, więc jakby on jest we wszystkich aplikacjach, będzie taki sam. I czy to przez gabinet GOV, czy to przez M-Medicę, trzeba będzie określać właśnie sposób, w taki sposób terminy wykonania. Na samym dole mamy wizyty specjalistyczne i konsultacje specjalistyczne. Wizyty specjalistyczne to są wizyty lekarz-pacjent, czyli na przykład kierujemy pacjenta do kardiologa, a konsultacje specjalistyczne to są ewentualne konsultacje lekarz-lekarz,
Ja tutaj nie będę kierował tego pacjenta na konsultację lekarz-lekarz, ponieważ jeszcze zanim wyślemy ten IPOM i zatwierdzimy go, znaczy zatwierdzimy i wyślemy, to wrócę na chwilę do wizyty i do też druków. Dlatego do druków wracam, że może się zdarzyć sytuacja, tak jak już mówił Tomek w pierwszej części, że wizytę edukacyjną może przeprowadzić również lekarz. I teraz jeżeli mamy takiego pacjenta, który no, dowiedział się dzisiaj, że nagle choruje na nadciśnienie, jest to sytuacja dla niego nowa, lekarz postanawia udzielić mu tej edukacji, przeprowadzając pierwszą wizytę, ale ta wizyta nigdzie nie została zaplanowana, tak? Ta wizyta została tylko i wyłącznie zaplanowana jako wizyta kompleksowa, bez wizyty edukacyjnej. No i teraz powstaje pytanie, jak przekazać koordynatorowi lub osobie zajmującej się rozliczeniem, że taki fakt nastąpił. Są dwa rozwiązania. Albo korzystamy z systemów tęczowych karteczek, żółte, różowe, niebieskie, albo możemy wykorzystać również dedykowane narzędzie, wcześniej utworzone w formie druków. Dodajemy druk o nazwie edukacja. Oka edukacja, tutaj też możemy wpisać uwagi, możemy zatwierdzić w takiej formie i mamy przekazane do kogokolwiek, kto się zajmuje rozliczeniem lub monitorowaniem, jakie wizyty edukacyjne zostały udzielone, w sposób jednoznaczny przez lekarza, bez konieczności dzwonienia, przekazywania, pisania kartek i tym podobnych historii. Ale również na tej wizycie, zanim zostanie wysłany ten IPOM, lekarz ma taką możliwość, ma lekarza, specjalistę za ścianą, więc poszedł się upewnić, czy jego decyzja o rozpoznaniu kardiologicznym jest poprawna. Wykonał konsultację lekarz-lekarz, więc również tą konsultację może oznaczyć jako konsultację w opiece koordynowanej lekarz-lekarz w zakresie kardiologii. Ja tutaj mam zrobiony formularz dla tylko kardiologa, natomiast należałoby zrobić dla wszystkich ścieżek, które są realizowane w podmiocie, żeby było to pomocne później w procesie monitorowania rozliczeń, co za chwilę również pokażę, jak wyślemy sobie IPOM i harmonogramy do IPOM. Wybieramy, tutaj możemy sobie w polu uwagi wpisać ustalenia z tym lekarzem, tak? Ponieważ wedle wytycznych, które gdzieś się pojawiają w przestrzeni, czy to ze strony konsultanta krajowego, pani profesor, czy ze strony NFZ-u, dokumentację medyczną z takiej konsultacji powinien przeprowadzić lekarz w placówce POZ. Więc tutaj sobie możemy zanotować wynik konsultacji z konsultacji, może tak, lekarz-lekarz. Również to możemy zatwierdzić. I w takiej formie mamy oznaczoną wizytę na wizycie kompleksowej z rozpoznaniem nadciśnienia, z wystawionymi skierowaniami do laboratorium, do diagnostyki, z przepisaną receptą na lek w tym kierunku, oznaczonym jako lek stale podawany, przeprowadzoną wizytą edukacyjną, oznaczoną w jednoznaczny sposób przez lekarza, z przeprowadzoną konsultacją dla potwierdzenia lekarz-lekarz, oznaczoną tą konsultacją jednoznacznie również przez lekarza, łącznie z notatką, którą może sobie zamieścić tam lekarz POZ-u, niekoniecznie pisząc to w wywiadzie. Można wrócić czy przejść do wystawienia IPOM-u i wysłanie go na platformę P1. Jak wszystkie informacje, które tutaj mamy przeniesione, to możemy wysłać IPOM.
IPOM na platformę P1. Wysyłamy IPOM. Natomiast pomimo tego, że dodaliśmy poprawnie rozpoznanie do chorób przewlekłych, jest ono dodane teoretycznie na IPOM-ie, mamy komunikat, że nie mamy rozpoznań, ponieważ musimy oznaczyć, że to rozpoznanie ma być przekazane za pomocą IPOM-u na platformę P1. Teraz w tym momencie możemy wysłać. No tak jak to bywa przy prezentacjach online, ale udało się. IPOM został wysłany, uzyskał status wysłany i na tym rola lekarza w tym momencie, oczywiście na omówieniu całego tego planu, się kończy. Teraz pałeczkę przejmuje koordynator, ustalając odpowiednie terminy dla zleconych badań i wizyt zawartych w IPOM-ie. Przechodzimy do terminarza. Tutaj mamy funkcjonalność dedykowaną dla opieki koordynowanej. I mamy, że do utworzenia dla pacjenta senior Sylwester w rejestrze pacjentów objętych opieką koordynowaną możemy utworzyć IPOM. Klikamy dwukrotnie, czy jesteśmy pewni, i koordynator ma do swojego wglądu podstawowe dane z IPOM-u oraz harmonogram, który musi określić pacjentowi. Harmonogram jest podzielony na kategorie badań laboratoryjnych, badań diagnostycznych, porad, wizyt kontrolnych, wizyt specjalistycznych. I teraz wybierając odpowiedniej sekcji, w odpowiedniej kategorii badanie, możemy po prawej stronie określić termin dla wybranego, no tutaj to jest zadanie, tak? Czyli na przykład wybieramy, że dla badania laboratoryjnego morfologia planujemy termin na powiedzmy sobie 23 lutego. Echo serca planujemy na 20, powiedzmy 4 lutego. Porady dietetyczne sobie zaplanujemy później, na przykład na 1 marca. Mamy tutaj, tam była zlecona jedna porada dietetyka, tutaj mamy porady edukacyjne, dwie, planujemy je na termin na przykład 6 i 3 kwietnia. Wizyty kontrolne, wizyta kontrolna zaplanujemy na jakiś też tam odleglejszy termin, powiedzmy na 7 i wizytę kardiologiczną, pacjent, lekarz-pacjent na 3 kwietnia. I tak sporządzony grafik koordynator może przesłać na platformę P1. Tutaj ma informacja, że na ten moment w wydaniu 9 MEDICI, wersji 9, ten terminarz nie jest związany z terminarzem jako takim w MEDICI. Trzeba te terminy jeszcze raz po prostu nanieść na ten terminarz i zarezerwować. Z informacji przekazanych z ASECO prace będą prowadzone, żeby była pełna integracja z terminarzem, że wybierając ten termin tutaj dla konkretnego zadania, automatycznie ten termin będzie rezerwowany w terminarzu tym podstawowym. Więc mając tak zaplanowany
tak zwany HIPOM, czyli harmonogramy IPOM, możemy, koordynator może wysłać to na platformę P1. Spróbujemy to zrobić. Udało się wysłać. Status jest tutaj harmonogramu, że jest wysłany. Czyli mamy pacjenta po wizycie lekarskiej i po wizycie u koordynatora i pacjent ma ustalone terminy swoich badań, wizyt kontrolnych i wizyt edukacyjnych i wizyt dietetyka. Przejdę teraz, wrócę do tych zestawień. Po co oznaczać te wizyty tymi formularzami, tymi drukami? Tak? Teraz koordynator chciałby wiedzieć, komu zostały udzielone wizyty edukacyjne i czy one są poprawnie rozliczone. Więc za pomocą, przy wykorzystaniu formularza OK Edukacja został napisany prosty raport, który będzie zwracał wykaz wizyt edukacyjnych z informacją o dacie wizyty, imię, nazwisko, imię pacjenta, PESEL i czy rozliczono tą wizytę, czy nie. Tutaj mam dla pacjenta pełnoletni Adam, wizyta jest już rozliczona. Jeżeli nie jest, brak jest rozliczenia dla konkretnej wizyty, to tutaj jest status rozliczenia brak. Jeżeli sobie przejdziemy do tej wizyty, muszę zobaczyć, która jest tą kompleksową. To jest akurat wizyta ta wstępna, więc to jest kompleksowa. Dodamy sobie nowe rozliczenie z zakresu budżetu opieki koordynowanej. Zrobimy sobie porada edukacyjna, zatwierdzimy takie rozliczenie i wrócimy do tego zestawienia. To tutaj na raporcie już osoba, która będzie to monitorowała, ma informację, że rozliczono poprawnie. Lokalizacja tego raportu też nie jest przypadkowa. Możemy ten raport wyeksportować do pliku i później w jakimś tam dalszym procesie przekazywać na przykład do jakiegoś działu statystyki czy innych w innych celach. Również badania, które zostały zlecone na IPOM-ie i zaplanowane terminy na HIPOM-ie można wydobyć poprzez odpowiednie napisanie odpowiedniego raportu. Jego wykonanie zwróci nam informacje o rodzaju badania, czy to jest badanie diagnostyczne, czy laboratoryjne, dla jakiego pacjenta, jaki rodzaj badania, jaka data, i czy on jest, czy status jest zaplanowany, czy jest w terminie, czy nie. Tak samo przygotowaliśmy zestawienie dla monitorowania konsultacji lekarz-lekarz, w tym wypadku kardiolog. Jeżeli wykonamy, dla jednego mamy rozliczone, dla drugiego mamy brak rozliczenia, tak jak w przypadku wizyty edukacyjnej. Jeżeli byśmy dodali rozliczenie, status po wykonaniu powtórnym tego zestawienia się zmieni. Tu oczywiście w Państwa aplikacjach tych formularzy nie będzie i tych druków, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jest to nasze rozwiązanie, które gdzieś tam wdrożyliśmy już w roku 2018 w ramach programu POZ Plus. Sprawdzało się jeszcze w dalszym etapie automatyzacji rozliczeń. Też jako firma pracujemy nad rozwiązaniem, żeby można było takie
rozwiązanie udostępnić w zakresie opieki koordynowanej. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz związaną z poprawną ewidencją i opisywaniem badań diagnostycznych. Ponieważ jak wiemy w M-Medice, badania, które są możliwe do udostępnienia poprzez konto na koncie pacjenta IKP, muszą być, ewidencja musi być przeprowadzona w odpowiednich miejscach. Albo pochodzić z wynik, pochodzić z integracji, czy to z laboratorium, czy z pracownią diagnostyczną, rentgenowską, czy USG, bądź ewidencja, jeżeli się odbywa w zakładce funkcjonalności badania diagnostyczne, to tutaj też takie badanie zostanie po wysyłce zdarzenia medycznego i zaindeksowaniu pacjent będzie miał możliwość podglądu wyniku tego badania, opisu tego badania na swoim koncie IKP. Interfejs i ta ikona nie pojawiła się przypadkiem, ponieważ ona umożliwia, jeżeli podmiot na ten moment wykorzystuje możliwość uczestnictwa w pilotażu pracowni diagnostycznej, to już ma możliwość w ramach wizyty gabinetowej dodania kilku badań. Czyli na przykład, jeżeli byłoby przeprowadzone na jednej wizycie echo serca i jakieś badanie doplerowskie, to lekarz specjalista może na jednej wizycie opisać jedno badanie, dodać drugą zakładkę i na tej drugiej zakładce opisać drugie badanie i takie badania zostaną udostępnione poprzez konto IKP. Tutaj ważna informacja, żeby to mogło być zrealizowane i poprawnie było widocznie na koncie IKP, podmiot musi dbać o to i utrzymywać w dobrej kondycji i w dobrym stanie tak zwane repozytorium. Jeżeli ma to u siebie, to wtedy musi dbać o jego aktualność i dostępność. Jeżeli korzysta z zewnętrznej firmy w formie hostingu, to też, żeby te repozytorium dla wymiany EDM-u było dostępne. Jeszcze chciałem Państwu przedstawić pracownię, wykorzystanie tej pracowni diagnostycznej z innej strony, nie jako ewidencję badań w wizycie, a wykorzystanie pracowni poprzez wygenerowanie slotów dedykowanych. Bo teraz proszę sobie wyobrazić, może to bardziej teoretycznie powiem, o co mi chodzi. Proszę sobie wyobrazić, że jednostka nie jest tyle realizatorem opieki koordynowanej, a jest podwykonawcą. I teraz pacjenci, którzy będą kierowani od realizatora opieki koordynowanej, na przykład na badania diagnostyczne, holtery czy echo serca albo jakieś tam próby wysiłkowe, będą przychodzili z jakimiś, powiedzmy, zleceniami, no, z jakąś informacją, że musi to być wykonane. Tak? Więc warto sobie tych pacjentów również zapisywać i tworzyć to można bez problemu, wykorzystując pracownię diagnostyczną. A dlaczego w taki sposób? Dlatego, że żeby też te badania mogły być udostępnione przez podwykonawcę dla podmiotu realizującego opiekę koordynowaną. Jak doskonale wiemy, możliwość pobierania dokumentacji medycznej poprzez podmiot POZ-u jest
dozwolony przez każdego lekarza tam zatrudnionego bez dodatkowej zgody pacjenta. Czyli jeżeli dokumentacja medyczna jest wytworzona na zewnątrz i ktoś to i podmiot realizujący podwykonawstwo zrealizuje i dokona ewidencji i umieści w swoim repozytorium taką dokumentację, to lekarz POZ-u będzie mógł na przykład wynik badania diagnostycznego, czy to dla Holtera, czy dla jakiegoś tam Dopplera, pobrać jako elektroniczną dokumentację medyczną podczas wizyty. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nie trzeba już w takim wypadku umawiać się z podmiotem zewnętrznym, koordynator nie musi się umawiać na wymianę dokumentacji w sensie stricte, czyli danych medycznych, danych wrażliwych, co skutkuje zapewnieniem odpowiedniego rygoru przesyłania tych danych, tak, szyfrowania i tak dalej, i jakiegoś wyboru bezpiecznego kanału. Wtedy koordynatorzy w tych dwóch podmiotach czy osoby się tym zajmujące mogą tylko ustalić formę, że podwykonawca przekazuje informację, że Kowalski Adam ma wykonane badanie dostępne w naszym repozytorium i wtedy koordynator w podmiocie, który realizuje taką opiekę koordynowaną w ramach swoich kompetencji określonych w zarządzeniu, jak przedstawiał Tomek, ma informację o kompletności dokumentacji. Może przekazać lekarzowi, tak, dokumentacja jest kompletna, wytworzona przez podwykonawcę, należy ją tylko podczas wizyty pobrać z jego repozytorium i umieścić w repozytorium podmiotu. Dodatkowym narzędziem, które jest teraz w bardzo jeszcze wcześniej fazie pilotażu, ale też już jest dostępne dla wybranych jednostek, jest system e-ankiet. Wbrew pozorom ten system nie jest tylko przeznaczony dla zbierania ankiet statystycznych czy satysfakcji czy tego typu informacji, ale również może służyć do przeprowadzenia pewnej interakcji z pacjentem i przesyłania wyniku tej ankiety jako dokumentacji medycznej. Z praktyki rozmów z ubiegłego w sumie tygodnia na temat organizacji opieki koordynowanej z jednych podmiotów, jedna pani doktor stwierdziła, że po wizytach wstępnych w każdy piątek usiądzie na godzinę i przejrzy sobie pacjentów, żeby rozstrzygnąć, czy rezerwować termin na wizytę kompleksową, czy tylko na poinformowanie pacjenta, że jest szczęśliwcem i nie choruje na żadną chorobę przewlekłą. Jeżeli stwierdzi, że jednak pacjent ma chorobę przewlekłą, to za pomocą systemu e-ankiet można pacjentowi przesłać taką ankietę do wypełnienia i potraktować ją jako wstępny wywiad przed wizytą kompleksową, pytając go o różne informacje, które już nie będą zajmowały czasu na wizycie, tak, o jakichś stosowanych lekach, o jakichś innych dolegliwościach i tym podobne. I tak przesłana, wypełniona i przesłana ankieta przez pacjenta może być dołączona do dokumentacji medycznej na tej wizycie. Dlatego zachęcam Państwa do śledzenia zarówno rozwiązań w zakresie pracowni diagnostycznej, jak i systemu e-ankiet. Jak one się pojawią, to też może uda się usprawnić proces wdrożenia opieki koordynowanej przy pomocy tych dwóch systemów. Na samym końcu chciałem Państwu pokazać rozwiązanie, które my stosujemy, którzy stosują nasi klienci, a które może znaleźć zastosowanie na przykład podczas porad dietetyka. Jak wiemy, NFZ dopuszcza
porady dietetyczne w formie zdalnej. Jest to nawet dość szczegółowo opisane w wytycznych do przeprowadzenia takich konsultacji, które się pojawiły niedawno. Jakie dane powinny być pozyskane od pacjenta, jak dietetyk powinien pokierować podczas takiej porady i jaka dokumentacja powinna być stworzona. Ja nie wchodzę w zakres tej dokumentacji, bo ona jest szczegółowo opisana w wydanych wytycznych konsultanta, natomiast chcę przedstawić narzędzie czy rozwiązanie, które pozwala temu dietetykowi czy innemu specjaliście, który jest zatrudniony, wykazany w potencjale placówki, nie jako podwykonawca, a jako dietetyk pracujący w tej placówce, czyli on musi dostać dostęp do systemu informatycznego tej placówki, bo tam jest zobowiązany tworzyć dokumentację dla tej wizyty, dla tego pacjenta. Ja muszę przełączyć ekran z prezentacją na trochę inny, więc momencik. My jako firma udostępniamy takie rozwiązanie w takich sytuacjach poprzez udostępnianie aplikacji eMedica poprzez stronę internetową z wykorzystaniem podwójnego logowania, autoryzacji użytkownika za pomocą aplikacji Google Authenticator i odpowiednich narzędzi, które są zaimplementowane po naszej stronie. Jako firmy, która zajmuje się również hostingiem baz danych i udostępniania systemów medycznych dla innych podmiotów. W tym celu jest uruchomiona specjalna usługa webowa, gdzie po wpisaniu adresu taki personel, w tym wypadku dietetyk, może się zalogować i uzyskuje dostęp poprzez stronę www do systemu eMedica. Jest ważne, działa to na wszelkiego rodzaju systemach operacyjnych, tak? Czy to jest Windows, czy to jest macOS, czy to jest nawet telefon na Androidzie, czy tablet może skorzystać z takiego rozwiązania. Ja pokażę, jak to wygląda. System prosi mnie o kod, który jest przesłany do aplikacji. Po wpisaniu kodu następuje połączenie z serwerem udostępniającym aplikację eMedica. Uzyskujemy dostęp, tutaj mamy aplikację, uruchamiamy, zaloguje się na tego samego użytkownika, na którego była przeprowadzona prezentacja. System mnie informuje, że jestem zalogowany na innym stanowisku, więc sobie zrobimy, że tam jestem, się wyloguję i tutaj są. Mamy dostęp do gabinetu i do wizyt, które były realizowane podczas prezentacji do tej pory. To by była całość informacji, którą chcieliśmy Państwu przekazać, zarówno w takich podstawach, powiedzmy, teoretycznych, jak i praktycznych rozwiązań. Na pewno to jest jakiś proponowany scenariusz, który nie będzie pasował do każdego podmiotu, do każdej organizacji pracy,
I należy, tak jak też powiedział Tomek, zebrać cały zespół, zebrać wszystkich uczestników tej koordynacji i przedyskutować, jak ta opieka koordynowana w tej formie, nazwijmy to administracyjnej, będzie u Państwa w podmiocie realizowana, jakie ewentualne narzędzia wspomagające należy wdrożyć i utworzyć. Zachęcam też do przedyskutowania właśnie z działem IT odpowiednich rozwiązań na samym początku, bo mogę powiedzieć z doświadczenia udziału w pilotażu POZ+, że później gromadzi się bardzo dużo elementów, które w jednym czasie trzeba wyjaśnić. Te elementy się pojawiają wtedy, jak nasz ukochany klient postanawia wprowadzić jakieś walidacje wsteczne. Tak? Jeżeli nie realizujemy ewidencji wizyt, nie dbamy o rozliczenia na bieżąco, nie mamy tego poukładane tak naprawdę solidnie, to później na przykład na zakończenie roku otrzymujemy tysiące pozycji zakwestionowanych przez NFZ, bo zostały wdrożone walidacje. Niestety w POZ+ie się to NFZ-owi bardzo często, że nawet wdrażał walidacje, z których się później wycofywał, ale to już jakby był inny element tej całej układanki. Z mojej strony to wszystko. Ja Państwu udostępnię teraz ankietę, która momencik. Gdzie pytanie będzie o to, czy Państwo używacie w ramach swojego systemu, w ramach MEDIKI dodatkowych narzędzi opartych właśnie na zestawieniach. Które są dostępne poprzez raporty definiowalne, raporty własne, widoki. Tutaj wkradła się jakaś mała pomyłka, bo pytanie powinno brzmieć właśnie o te raporty, więc prosiłbym o chętny o odpowiedź na to pytanie. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zachęcamy do współpracy i do koordynacji w całej rozciągłości, również tej organizacyjnej, w zespołach z informatykami. Jeżeli Państwa informatycy chcieliby właśnie wsparcia i skorzystania z innych doświadczeń, innych podmiotów, na stronie MEDIKI jest wykaz partnerów, którzy są autoryzowanymi partnerami MEDIKI. Można z nami się kontaktować i korzystać z nawet jednorazowej współpracy, czy jakiejś karencyjnej dla dedykowanych zadań, które będziecie potrzebować Państwo do obsługi w procesie opieki koordynowanej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Ja również dziękuję Michał i Tomek za przygotowanie materiałów i przeprowadzenie tego szkolenia. Państwu bardzo dziękuję za uczestnictwo w webinarium. W międzyczasie wkleiłem też link do krótkiej ankiety dotyczącej dzisiejszego wydarzenia i będę wdzięczny za jej wypełnienie. Wyniki ankiety pomogą nam organizować ewentualne kolejne wydarzenia, określą też tematykę, którą są Państwo najbardziej zainteresowani i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się na podobnych wydarzeniach widzieć. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.